Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut wymienbitcoin.pl. Bez zbędnego gadania, przejdźmy oczywiście do tego, co dziś najważniejsze, a więc do analizy i zerknijmy sobie na wstępie na notowania Bitcoina, którego cena podejmuje właśnie próbę zejścia poniżej technicznego wsparcia w wysokości 26 900 dolarów. O tym poziomie mówiłem już od jakiegoś czasu i wskazałem, że w mojej ocenie Bitcoin będzie do niego dążył, zaznaczając, że istnieje całkiem spore ryzyko zejścia poniżej tego pułapu, co z kolei przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej mogłoby napędzić dalszą wyprzedaż w kierunku 25 000 dolarów, więc ja póki co zdania nie zmieniam. W dalszym ciągu uważam, że Bitcoin może na przestrzeni najbliższych dni kontynuować sobie obserwowaną od pewnego czasu wyprzedaż, może zmierzać w kierunku kolejnego wsparcia zlokalizowanego właśnie w wysokości 25 000 dolarów, a to z kolei może przełożyć się także na spadek na szerokim rynku kryptowalut, więc patrząc na inne projekty, także warto z tyłu głowy mieć to ryzyko, że na przestrzeni najbliższych dni wyprzedaż może być kontynuowana. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywy na kolejne miesiące, kwartały i tak dalej, no to w mojej ocenie tutaj jest coraz lepiej. A mianowicie pojawił się w ostatnim czasie raport dotyczący inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. To jest raport, który wykazał, że dezinflacja, czyli dynamika spadku inflacji, wyraźnie wyhamowała. Po tym jak w poprzednim miesiącu, w marcu, inflacja spadała o cały 1 punkt procentowy z pułapu 6% do 5%, w kwietniu zaliczyła ona bardzo wyraźne wyhamowanie i spadek wyniósł zaledwie 0,1 punktu procentowego, czyli 10-krotnie mniej, 0,1 z 5% do 4,9%. Mimo to sam odczyt uznawany jest za dość pozytywne zaskoczenie, bowiem większość ekonomistów, przynajmniej taki był konsensus rynkowy, zakładała, że inflacja w Stanach Zjednoczonych ustabilizowała się w kwietniu na poziomie 5%. Tymczasem mieliśmy spadek, symboliczny, bo symboliczny, ale jednak kolejny spadek z rzędu. I to oczywiście jest in plus. Do tego wszystkiego odnotowano też równie symboliczny spadek inflacji bazowej, więc wróciła ona do poziomów z lutego. I żeby było jeszcze bardziej optymistycznie, to oczekuje się, że na przestrzeni kolejnych dwóch miesięcy dezinflacja wyraźnie przyspieszy, czyli inflacja konsumencka odnotuje wyraźnie niższe poziomy niż te notowane chociażby w kwietniu. Do tego ma przyczynić się efekt wysokiej bazy. Jeżeli ktoś wie, czym jest efekt wysokiej bazy, no to proponuję, żeby przewinął sobie troszeczkę ten materiał. Dla osób, które nie wiedzą, to postaram się wytłumaczyć. A mianowicie, spójrzmy na lewą stronę tego wykresu. Mamy kwiecień, natomiast nas będzie interesował maj i czerwiec. Dwa kolejne miesiące, ale w ubiegłym roku. Widzimy, że ze względu na wysokie ceny benzyny w tamtym czasie akurat, inflacja konsumencka notowała bardzo, bardzo wysokie odczyty. Były to rekordowo wysokie odczyty, najwyższe pułapy od ponad 40 lat. I teraz musimy pamiętać o tym, że inflacja, ta, którą tutaj poznajemy, tu mamy inflację w ujęciu miesiąc do miesiąca. Ten wykres pokazuje, jak rosły bądź spadały, choć w ostatnim czasie głównie rosły ceny, w danym miesiącu w stosunku do miesiąca poprzedniego. Czyli widzimy, że w kwietniu w stosunku do marca tego roku ceny rosły o 0,4 punktu procentowego. W marcu w stosunku do lutego o 0,1 punktu procentowego. W lutym w stosunku do stycznia o 0,4 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co tu widzimy i to, co jest ważniejsze, to jest zmiana cen w perspektywie 12 miesięcy, czyli w perspektywie roku. Czyli tu mamy
informacje na temat tego, jak zmieniły się ceny w kwietniu 2023 roku w stosunku do cen z kwietnia 2022 roku. I widzimy, że te ceny oczywiście dalej rosły, czyli jest drożej niż było w roku ubiegłym, w tym samym czasie w roku ubiegłym, ale dynamika wzrostu cen wyraźnie wyhamowała, bowiem w kwietniu ubiegłego roku ceny w stosunku do kwietnia 2021 roku rosły o ponad 8%. Teraz ten wzrost wynosi już poniżej 5% i oczekuje się, że na przestrzeni kolejnych miesięcy będziemy spadać. A będziemy spadać dlatego, że właśnie przed rokiem mieliśmy bardzo, bardzo duży wzrost inflacji. I teraz jeżeli będziemy porównywać te ceny bieżące, które oczywiście są wyższe od cen ubiegłorocznych, ale będziemy je zestawiać ze szczytowymi wynikami inflacji z ubiegłego roku, czyli z tymi pułapami najwyższymi, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu cen, no to ceny faktycznie wzrosły, ale dynamika tego wzrostu, skala tego wzrostu jest już nieco mniejsza, więc oczekuje się, że na przestrzeni kolejnych miesięcy, czyli i maja, i czerwca, inflacja będzie spadać i to będzie spadać wyraźnie, wyraźnie szybciej niż spadała w kwietniu. I to prowadzi nas do pewnych wniosków, że amerykańska Rezerwa Federalna już zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Wiem, Ameryki tym stwierdzeniem nie odkryłem, bowiem mówi się o tym już od bardzo, bardzo dawna, że to posiedzenie, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, podczas którego Fed dokonał kolejnej podwyżki o 25 punktów bazowych, było już ostatnią podwyżką stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Na ten moment na blisko 90% wycenia się, że Rezerwa Federalna w połowie czerwca zdecyduje się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Natomiast zerknijmy dalej, zerknijmy sobie na oczekiwania względem przyszłych decyzji. Ja tutaj skupiał będę się przede wszystkim na posiedzeniu lipcowym, nie na czerwcowym, no bo w czerwcu to widzimy, że rynek prawdopodobnie tu już jest wyceniony bardzo mocno, że Fed utrzyma stopy procentowe, czyli kolejnej podwyżki nie będzie. Natomiast kwestia kolejnego posiedzenia lipcowego posiedzenia to jest kwestia cały czas otwarta. Bazowo na ten moment zakłada się, przynajmniej ponad 50% szans jest na to, że Rezerwa Federalna w lipcu również utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie i 48% na to, że pierwsza obniżka nastąpi w drugiej połowie września bieżącego roku. Natomiast warto zwrócić uwagę na podział procentowy układu sił oczekiwań względem tego, co może wydarzyć się w lipcu. Mianowicie mamy nieco ponad 50% szans na to, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie i 43%, czyli też dość dużo, za tym, że jednak być może w lipcu doczekamy się już pierwszej obniżki stóp procentowych. Te oczekiwania nie są stałe, one się zmieniają i gdybyśmy zerknęli sobie na ten wykres za godzinę, dwie, trzy, to on już będzie wyglądał nieco inaczej. Ba, może już teraz wygląda nieco inaczej, jak zerkniemy sobie na te oczekiwania. Już mamy jakiś spadek, 87,1 przed chwilą było prawie 90%, więc to się zmienia na bieżąco, cały czas rynki to wyceniają. I tak naprawdę ta wycena będzie ulegała większym wahaniom po publikacji kolejnych danych, przede wszystkim danych z rynku pracy. Te przypomnę, że poznaliśmy już w poprzednim tygodniu i o nich mówiliśmy sobie w miniony poniedziałek, więc jeżeli ktoś nie widział poniedziałkowego materiału, to zachęcam do zapoznania się przynajmniej z tym wstępem. To jest raport, który akurat jest jednym z tych czynników, bo ja wymieniam takie trzy główne czynniki, na które Rezerwa Federalna zwraca uwagę i które mogą na Fed wywierać pewną presję do obniżania stóp procentowych, przy czym czynniki są trzy, a tylko dwa z nich taką presję na ten moment wywierają. Pierwszy czynnik, jedyny czynnik, który nie wywiera presji, to jest kondycja rynku pracy, bo ta jest naprawdę dobra i oczywiście zmiana zatrudnienia, czyli dynamika tworzenia nowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych wyraźnie wyhamowała, ale nie zmienia to faktu, że mamy najniższe bezrobocie od 1953 roku, więc tutaj sytuacja na rynku pracy nie jest tragiczna i to w żaden sposób na Rezerwę Federalną raczej presji nie wywiera, żeby trzeba było szybko obniżać stopy procentowe, ale są dwa czynniki, które już mogą definiować potencjalne obniżki. Pierwszym z nich jest oczywiście, czy są oczywiście dane dotyczące inflacji konsumenckiej, tak jak widzimy, bardzo ładnie spada. Jeżeli na przestrzeni kolejnych miesięcy będzie dalej spadać, no to można oczekiwać, że będzie to pewien argument, czy takie małe zielone światło dla Fedu, żeby jednak już obniżać stopy procentowe, no bo te podwyżki, które obserwowaliśmy w ubiegłym roku, one były determinowane przede wszystkim wzrostem inflacji, więc teraz jeżeli mamy dezinflację, czyli spadek dynamiki wzrostu cen, no to można oczekiwać, że Fed powoli zacznie stopy procentowe obniżać. I drugi czynnik,
którego już tak prosto nie jesteśmy w stanie zdefiniować, to jest oczywiście kryzys w sektorze bankowym. Niektórzy uważają, że ten temat już jest zakończony, inni uważają, że za chwilę upadną kolejne banki, a najbardziej śmiała projekcja, z jaką ja się spotkałem, zakłada, że do końca tego roku upadnie jeszcze 100 amerykańskich banków, więc mówilibyśmy tutaj o tragicznej sytuacji w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych i oczywiście im poważniejsza będzie sytuacja w sektorze bankowym amerykańskim, tym większe prawdopodobieństwo, że Fed zdecyduje się szybciej obniżać stopy procentowe. Niemniej jednak ta obniżka, nawet jeżeli nie będzie miała miejsca w lipcu, to będzie miała miejsce prawdopodobnie we wrześniu i to jest bardzo mocno na ten moment wyceniane i dalej w kolejnych miesiącach oczywiście te stopy procentowe w dalszym ciągu mają być obniżane, więc biorąc pod uwagę, że to podwyżki stóp procentowych były nie jedynym, oczywiście, że nie jedynym, ale jednym z dużych katalizatorów, głównych katalizatorów rajdu spadkowego na notowaniach kryptowalut, w tym na notowaniach Bitcoina w roku z końcem 2021 i w roku 2022, no to można oczekiwać, że teraz obniżki stóp procentowych przyczynią się do pewnego rodzaju podbicia wzrostowego. Więc w mojej ocenie oczywiście w perspektywie krótkoterminowej Bitcoin może spadać, może zmierzać do tych 25 tysięcy dolarów. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywę na kolejne pół roku, rok, półtorej roku, to ja uważam, że będziemy zdecydowanie wyżej, przy czym nie zakładam, że musimy przed końcem tego roku wybić nowe ATH na Bitcoinie. Zakładam, że wydarzy się to raczej w przyszłym roku, w pierwszej połowie przyszłego roku, niż w drugiej połowie tego roku. Być może się mylę, być może druga połowa tego roku będzie jeszcze bardziej optymistyczna, ale ja wolę brać pod uwagę ten bardziej pesymistyczny scenariusz i ewentualnie pozytywnie się zaskoczyć, niż nakręcić się, że wszystko... Okej, uważam tak. Wszystko co najgorsze jest już za nami, no ale perspektywy krótkoterminowe jednak wskazują na potencjał do ruchu spadkowego. Zresztą nie tylko na Bitcoinie, ale także na innych projektach. Natomiast nim przejdziemy sobie do kolejnych projektów, to chciałem Wam przypomnieć jeszcze raz o tym, że trwa głosowanie na Herosów rynku kapitałowego. Czyli to jest dość prestiżowy konkurs organizowany od wielu lat przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Po raz pierwszy mam tę przyjemność, że jestem nominowany w jednej kategorii. Co prawda nie jako analityk, a jako dziennikarz ekonomiczny. Natomiast jeżeli takie informacje, które przekazuję, chociażby dotyczące inflacji, wzrostu gospodarczego, tej sytuacji takiej fundamentalnej, makroekonomicznej, to jest poniekąd pewnego rodzaju dziennikarstwo. Jeżeli to wszystko w jakiś sposób jest dla Was wartościowe, uważacie, że to co robię ma sens, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli oddacie swój głos na siebie. Tutaj ogromnym plusem jest to, że aby oddać głos w tym konkursie, nie trzeba podawać absolutnie żadnych danych, ani imienia, ani nazwiska, ani adresu mailowego, ani numeru telefonu, totalnie nic. Po prostu klikacie w link, ten link macie w opisie tego materiału, zaraz u samej góry. I to nawet nie jest link do tej strony, którą tutaj widzicie, tylko to jest link od razu do formularza. Ja jestem nominowany w pierwszej kategorii, bodajże na środkowym miejscu. Możecie głosować we wszystkich kategoriach, możecie w wybranych, możecie w jednej. Zaznaczacie tylko te osoby i podmioty, które Waszym zdaniem zasługują na takie wyróżnienie i na dole strony klikacie głosuj. I koniec, to wszystko. Całe głosowanie trwa dosłownie 2 sekundy, więcej na to nie potrzebujecie, więc będzie mi niezmiernie miło. Głosowanie trwa do 18 maja. Rozstrzygnięcie tego konkursu będzie 26 maja podczas pierwszego dnia konferencji Wall Street w Karpaczu, więc jeżeli ktoś z Was wybiera się na Wall Street, ja tam będę przez wszystkie 3 dni tego wydarzenia, więc zachęcam, można się tam ze mną będzie spotkać. Będę miał też przyjemność poprowadzić jeden panel, co prawda nie na temat rynku kryptowalut, a na temat takiego powiedzmy bardziej inwestowania pasywnego, ale to w agendzie sobie znajdziecie, a my już nie przeciągając za bardzo przejdźmy do wykresów. No i zerknijmy sobie na Ethereum, którego kurs wybił poniżej 1830 dolarów. Ja o ryzyku takiego spadku mówiłem już od pewnego czasu. Wczoraj to wybicie nastąpiło, dzisiaj o poranku wyprzedaż jest kontynuowana, więc myślę, że formalnością tak naprawdę będzie w najbliższym czasie zejście i powrót w rejon 1705 dolarów. Później pozostanie tylko pytanie, czy w okolicy tego wsparcia pojawi nam się reakcja popytowa wskazująca na jakiekolwiek odbicie, czy wręcz przeciwnie, ten pułap też zostanie pokonany. Jeżeli tak by się stało, no to kolejne wsparcie mam w wysokości, czy wsparcia mam w wysokości 1580, 1500 i 1425 dolarów. Natomiast na ten moment przede wszystkim skupiałbym się na pułapie w okolicy 1700, 1705 dolarów, bo uważam, że spadek w te okolice jest bardzo prawdopodobny i zdziwię się,
jeżeli notowania Ethereum do tego pułapu się nie osuną. My przechodząc dalej, zerknijmy oczywiście na te projekty, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod ubiegłotygodniowymi materiałami. I taką propozycją, czy jedną z wielu, była Shiba Inu, czyli projekt, którego kurs no, osunął się w ostatnim czasie poniżej technicznego wsparcia zlokalizowanego gdzieś w rejonie 92 centów. Jest to strefa, którą rynek testował już od czerwca ubiegłego roku, ale ona pozostawała niepokonana zdecydowanie dłużej, bo notowania Shiba Inu utrzymywały się powyżej tego pułapu już od listopada 2020 roku. Obecnie jesteśmy na jednym z najniższych poziomów historii i tak naprawdę jedyne wsparcie, jakie jesteśmy w stanie kreślić, to jest wsparcie wyznaczane gdzieś na podstawie dołków z listopada, powiedzmy październik, listopad 2020 roku, czyli mogą być to nawet okolice 60 centów. Biorąc pod uwagę obecną wycenę na poziomie 86, no to wydaje się, że ta przestrzeń do dalszej wyprzedaży, 60 centów jest gdzieś tutaj, no jest całkiem spora, więc ja póki co zbyt wielu powodów do optymizmu nie widzę. Jesteśmy w trendzie spadkowym, mamy wybite techniczne wsparcia, mamy wybite nowe niższe dołki, więc presja podażowa w dalszym ciągu jest tu dość spora i myślę, że trzeba być gotowym na możliwość kontynuacji tej wyprzedaży. Podobne ruchy, choć w tym przypadku nie jesteśmy na jednym z najniższych poziomów w historii, są widoczne także na towaniach Dogecoina. W tym przypadku rynek osunął się bowiem poniżej technicznego wsparcia zlokalizowanego w wysokości 7,8 centa, czyli 0,0780. I jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, myślę, że kwestią czasu jest powrót Dogecoina w rejon 6,6 centa, czyli 0,0660. Byłby to najniższy pułap od pierwszej połowy marca bieżącego roku. Z kolei ewentualny spadek poniżej tego pułapu mógłby nam napędzić dalszą sprzedaż w kierunku 5,7 centa, czyli 0,0570 i byłyby to poziomy wyznaczone na podstawie dołków z drugiej połowy września i pierwszej połowy października ubiegłego roku. Kolejnym projektem zaproponowanym przez Was jest AVAX, a więc Avalanche. W tym przypadku mówiliśmy chyba o tym projekcie przed tygodniem i wtedy wskazywałem na ryzyko wystąpienia prospadkowej formacji głowy z ramionami, zaznaczając, że to jest potencjalne lewe ramię, głowa, potencjalne prawe ramię i linia szyi wyrysowana w wysokości $16.40. Wtedy też zaznaczałem, że dopiero spadek poniżej tego wsparcia potwierdzałby powstanie tej formacji i mógłby napędzać dalszy spadek. Tak się stało. Notowania Avalanche osunęły się w miniony poniedziałek poniżej tego pułapu. Od tego czasu ta wyprzedaż jest jeszcze kontynuowana i myślę, że kwestią czasu, być może dzisiaj już nawet, jeżeli nie dziś, to być może kwestia weekendu, Avalanche osunie się do poziomu $14.40. To już nie jest jakoś szczególnie daleko, to jest raptem 45-6 centów poniżej obecnego pułapu cenowego. Myślę, że to jest bardzo ciekawy poziom wsparcia. Pozostaje tylko pytanie, czy rynek się od niego odbije. Jeżeli się odbije, to w pierwszej kolejności stawiałbym na to, że te wzrosty mogą być chwilowe. I tutaj jako potencjalny zasięg dla takiej zwyżki oczywiście zawsze warto wskazywać wcześniej pokonany poziom wsparcia, teraz najbliżej położony poziom oporu, czyli okolice $16.40. I wynika to bezpośrednio z zasady zmiany biegunów, mówiącej o tym, że jeżeli jakiś poziom do tej pory był testowany jako, dajmy na to tutaj, wsparcie, to po pokonaniu oczekujemy powrotu jego testu jako oporu. Jeżeli był testowany jako opór, oczekujemy testu jako wsparcie i tak dalej. Więc tu mieliśmy bardzo fajne wsparcie. Ono po wybiciu jeszcze od dołu jako opór przetestowane nie zostało, więc ewentualnie to mogłoby nam definiować pewne odbicie wzrostowe. Natomiast jeżeli notowania Avalanche nie zatrzymają się na poziomie 14,40, tylko spadną poniżej, to kolejne wsparcie ja lokalizuję dopiero w okolicy $12.20, czyli potencjał nie byłby taki mały, bo to jest $2.20 poniżej tego najbliższego wsparcia, więc zasięg jest całkiem wyraźny. Kolejnym projektem, na notowanie którego myślę, że możemy oczekiwać spadków, jest Zlika. W tym przypadku rynek osunął się już w miniony poniedziałek poniżej technicznego wsparcia w wysokości niespełna 2,5 centa, 0,0248 mniej więcej u mnie na wykresie. Tu oczywiście już w środę doszło do pewnego retestu. W czwartek mieliśmy spadek o 4,5%, gdzie po ranku też obserwujemy pewną wyprzedaż. Jeżeli ona będzie kontynuowana, to w mojej ocenie Zlika może zmierzać w kierunku niespełna 2,2 centa, czyli 0,0217 mniej więcej. To jest poziom, na który ja będę zwracał uwagę i dalej poziom okrągłych 2 centów. Więc dwa kolejne techniczne wsparcia nie są jakoś strasznie daleko, ale nie są też bardzo blisko.
Kolejny projekt, który wart jest uwagi, który zresztą zaproponowaliście, to jest Jasmine. W tym przypadku rynek odbił się od niezwykle ciekawego oporu zlokalizowanego w wysokości 0,8 centa. To odbicie nastąpiło już w sobotę 6 maja i od tego czasu zaliczyliśmy bardzo, bardzo silną wyprzedaż. Wyprzedaż, która doprowadziła do pokonania lokalnego wsparcia w wysokości niespełna 0,6 centa, 0,0057. I teraz dotarliśmy do kolejnego wsparcia zlokalizowanego nieco powyżej 0,4 centa, 0,0043. Jest to poziom, który był testowany chociażby z końcem marca tego roku, natomiast póki co nie widać jeszcze żadnej zbyt dużej reakcji popytowej. Gdyby taka reakcja popytowa wskazująca na pewne odbicie nam się tutaj pojawiła, no to oczywiście Jasmine mogłoby zaliczyć pewne podbicie wzrostowe, dla którego realnym zasięgiem byłyby okolice 0,0057. 0,0057 to jest też poziom, który bardzo precyzyjnie, wyjątkowo precyzyjnie pokrywa się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego. Natomiast jeżeli taka reakcja popytowa nam się tutaj w najbliższym czasie nie pojawi i rynek zamiast odbijać od tego wsparcia po prostu spadnie poniżej, wówczas w mojej ocenie trzeba by przygotować się na możliwość dalszego spadku Jasmine gdzieś w kierunku 0,00335,50, czyli w kierunku dołków chociażby z pierwszej połowy listopada ubiegłego roku. Kolejny projekt to PancakeSwap. W tym przypadku oczywiście też od pewnego czasu obserwujemy wyprzedaż. Ona jest ponadprzeciętnie duża, to jest naprawdę krew się leje na rynku, osunęliśmy się poniżej poziomu 2,55 i mimo tego, że we wtorek i środę mieliśmy pewne podbicie wzrostowe, no to wczoraj już spadki, dzisiaj znowu spadki, to nie wcale takie najmniejsze, więc tu sytuacja wygląda delikatnie mówiąc tragicznie. I w dalszym ciągu jestem w stanie jeszcze znaleźć całkiem sporą przestrzeń do dalszej wyprzedaży, bowiem jak zerkniemy sobie na interwał tygodniowy, to zauważymy, że notowania PancakeSwap znajdują się obecnie na najniższym poziomie od stycznia 2021 roku. I z perspektywy tygodniówki jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie kolejne wsparcie gdzieś w rejonie dolara i 20 centów, więc jest to całkiem spory dystans, biorąc pod uwagę, że obecnie jesteśmy bliżej poziomu 1 dolara i 80 centów, więc jeszcze tutaj o całkiem sporej wyprzedaży potencjalnej możemy mówić i póki co zbyt wielu powodów do optymizmu nie widać, żadnych reakcji popytowych nie ma, żadnego wsparcia pomiędzy obecnym kursem a 1,20 też nie ma, więc jeżeli tylko rynek się rozpędzi, no to może sobie jeszcze taką całkiem sporą wyprzedaż odnotować. Kolejny projekt, który też może zaliczyć jeszcze jakiś spadek, to Magic. W tym przypadku oczywiście pokonaliśmy w ostatnim czasie jedno wsparcie w wysokości dolara 8 centów. Testujemy obecnie kolejne wsparcie w wysokości 79 centów i o tym pułapie mówiliśmy, jak zaznaczałem, mówiłem o tym ryzyku spadków, no to właśnie to był taki docelowy zasięg. Teraz widzimy, że rynek tutaj dotarł, ale póki co żadnej reakcji popytowej nie ma. Być może ona się pojawi, tego nie wiemy, natomiast jeżeli się nie pojawi i spadniemy poniżej tego pułapu, no to w mojej ocenie warto przygotować się na możliwość spadku Magic gdzieś w kierunku powiedzmy 67 centów, tam bym kreślił kolejne wsparcie, bądź dalej dopiero bariera 55 centów, więc te zasięgi nie muszą być wcale takie najmniejsze. I myślę, że w tej perspektywie krótkoterminowej wyprzedaż będzie kontynuowana. Tak samo wyprzedaż może być kontynuowana na notowaniach BNB, a więc Binance Coina, którego kurs odbił się poniekąd takiej konfluencji oporów, bo z jednej strony mieliśmy horyzontalny opór wysokości 355 dolarów, z drugiej strony przebiegała nam bardzo ładna linia tendencji wzrostowej. To odbicie obserwowaliśmy już w drugiej połowie kwietnia. Z kolei obecnie obserwujemy próbę zejścia poniżej technicznego wsparcia w wysokości 305 dolarów. Oczywiście nie należy interpretować świec, które się jeszcze nie domknęły, czyli biorąc pod uwagę, że dzisiaj ja nagrywam ten materiał o poranku, pozostaje kilkanaście godzin, zanim ta dzisiejsza świeca dzienna się zamknie. Jeżeli w drugiej połowie dnia pojawi nam się nagle jakaś większa presja popytowa, która sprawi, że nie zamkniemy się poniżej 305 dolarów, tylko zamkniemy dzień wyraźnie powyżej, na przykład jeszcze z zielonym wzrostowym korpusem, no to byłaby to pewnego rodzaju prowzrostowa reakcja popytowa, mogąca napędzić jakieś odbicie. Natomiast jeżeli to się nie wydarzy, jeżeli te spadki, które o poranku obserwujemy, będą kontynuowane, jeżeli zamkniemy świecę dzienną zdecydowanie poniżej 305 dolarów, to w mojej ocenie Binance Coin mógłby zmierzać wprost w
kierunku marcowych dołków, czyli w kierunku mniej więcej 276 dolarów. Więc póki co w mojej ocenie wyprzedaż jeszcze może być kontynuowana i nie musi być wcale taka całkiem malutka. Kolejny projekt to Monero. W tym przypadku jakiejś spektakularnej wyprzedaży nie doświadczyliśmy, natomiast warto zwrócić uwagę, że Monero już od drugiej połowy marca utrzymuje się w trendzie horyzontalnym. Były wzrosty, były spadki, były wzrosty, były spadki, wzrosty, spadki. Niewielkie podbicie i znowu niewielkie spadki. Dolne ograniczenie tego układu wyznacza nam wsparcie w wysokości 150 dolarów. Górne ograniczenie to z kolei opór w wysokości 165 dolarów. No i pozostaje pytanie, kiedy z tego układu wybijemy. Niestety nie ma żadnej reguły określającej moment wybicia z konsolidacji, czyli może to nastąpić dzisiaj, a może to nastąpić równie dobrze za 2-3 tygodnie. Więc biorąc pod uwagę, że druga połowa miesiąca, biorąc pod uwagę zaplanowane publikacje makroekonomiczne, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, zapowiada się względnie spokojnie, no bo decyzję monetarną Fedu poznaliśmy. Dane dotyczące kondycji rynku pracy poznaliśmy. Oczywiście nie wszystkie, bo niektóre dane dotyczące rynku pracy w Stanach są publikowane co tydzień, ale one mają marginalny wpływ na rynek. Raczej skupiamy się przede wszystkim na raportach non-farm payrolls, ewentualnie ADP czasami, ale to też zdecydowanie rzadziej, plus dane dotyczące inflacji. To wszystko już wiemy. Kolejne dane zostaną opublikowane dopiero w przyszłym miesiącu, więc Być może ta druga połowa miesiąca zostanie przez rynek wykorzystana właśnie do takiego pewnego odbicia jeszcze spadkowego. W przypadku zejścia Monero poniżej 150 dolarów, w mojej ocenie bardzo, bardzo ciekawe wsparcie, wyznacza nam linia tendencji wzrostowej. Ona wyznaczana jest od dołków z czerwca 2022 roku, przez dołki z listopada 2022 roku, po dołki z marca tego roku i aktualnie przebiega gdzieś w okolicy 143-144 dolarów, więc w przypadku zejścia poniżej tych 150 dolarów dalsza sprzedaż nie musi być jakaś ponadprzeciętnie duża, choć warto być przygotowanym na to, że takie spadki mogą nastąpić. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Stellara, którego kurs zaliczył spory spadek, najpierw wrócił poniżej 10 centów, potem 9,7, następnie była mała konsolidacja, z której w miniony poniedziałek wybiliśmy dołem, osuwając się poniżej 9,2 centa. Obecnie testujemy kolejne wsparcie w wysokości nieco ponad 8,8 centa, czyli 0,0885, natomiast jeżeli ten pułap zostanie pokonany, to następne wsparcie, do którego Stellar może zmierzać, w mojej ocenie znajduje się dopiero w rejonie 8,2 centa, mniej więcej 0,0825, więc jeżeli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, w mojej ocenie w dalszym ciągu mamy dość spore ryzyko, że obserwowane od pewnego czasu spadki będą jeszcze kontynuowane, natomiast w perspektywie średnioterminowej ja jestem nastawiony w dalszym ciągu byczo i uważam, że to co najgorsze mamy na rynku kryptowalut z punktu widzenia fundamentalnego już za sobą i kolejne czynniki będą napędzały raczej rajd wzrostowy, aniżeli spadkowy. Z mojej strony to było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Wam oczywiście za obejrzenie tego materiału. Jeżeli uważacie, że był on dla Was w jakikolwiek sposób wartościowy, zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz. W komentarzu dajcie znać, jakie projekty mam przeanalizować dla Was w przyszłym tygodniu. No i jeżeli macie taką możliwość i chęci przede wszystkim, to poświęćcie te 2-3 sekundy. Kliknijcie w pierwszy link w opisie tego materiału i oddajcie głos na herosów rynku kapitałowego. Ja za dziś serdecznie dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego, spokojnego, słonecznego, cieplutkiego weekendu i do usłyszenia oczywiście już w poniedziałek punktualnie o godzinie 10. Trzymajcie się, cześć!